Stan wojenny, oczywiście pamiętam jako taką ponurą część polskiej historii i mojego życia, smutną, ponurą, która odbierała nadzieję, rozbudzone niebywale tym festiwalem Solidarności lat 80-81. Jako działacz Solidarności Dolnośląskiej byłbym pewno od razu internowany, ale noc stanu wojennego została mi w szpitalu, leżałem tam do zresztą prawie Sylwestra, kiedy ukazał się list Gończy za mną jako jednym z tych, którzy ukryli 80 milionów związkowych pieniędzy przed władzami stanu wojennego właśnie. Ale pamiętam taki, też utkwił mi w pamięci incydent zatrzymania mnie. To było w bloku, jednym z bloków w moim mieście, w Wrocławiu, na klatce schodowej. Wyskoczyli dwaj esbecy przez drzwi, do których pukałem. Wyskoczyli, rzucili mnie na ziemię, wykręcili ręce i z taką twarzą na klatce schodowej przy kamiennej podłodze, prawda, przystawili mi pistolet do głowy i krzyczeli: oddaj broń. I prawdę mówiąc, ta absurd tej sytuacji, choć napięcie nerwowe oczywiście było wielkie, ale w pewnym momencie jak gdyby minęło i pamiętam, że się potwornie roześmiałem, no bo jak leżąc na plackiem na ziemi, na mnie klęczało dwóch ubeków i trzymało mi wykręcone ręce i jak oddać broń, zresztą której nie miałem, a oni, często SBC, oficerowie SB byli specjalnie tak szkoleni, że my pod ziemię może na pewno jesteśmy uzbrojeni, szczególnie w tym pierwszym okresie stanu wojennego i że na pewno będziemy szukali możliwości obrony lub odwetu, co było absurdem.